Dzień dobry Państwu. Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiali w czasie naszego webinaru na temat tarczy finansowej PFR dla dużych firm. Duże firmy czekały na rozstrzygnięcia w zakresie tarczy, małe i średnie już od dłuższego czasu mogą uczestniczyć w tym programie i przy bardzo sprawnej przy bardzo sprawnym prowadzeniu wniosków ta pomoc w dużej części już trafiła do podmiotów wnioskujących. Dzisiaj natomiast chcemy porozmawiać właśnie o dużych firmach, ponieważ tutaj ten program jest no, zdecydowanie inny. Procedury są inne, możliwości pozyskania wsparcia są inne. Dlatego dzisiaj dzięki naszym kolegom z PFR-u, którzy przyjęli nasze zaproszenie i są gotowi z prezentacją, możemy posłuchać o tym, jak wygląda tarcza finansowa dla dużych firm, a po przeprowadzeniu prezentacji będziemy mieli czas na pytania. Dzisiaj naszymi gośćmi jest pani Magda Gajownik i pan Włodzimierz Chrymniak. Oboje z zespołu PFR-u, który jest odpowiedzialny za krzewienie wiedzy na temat wszystkich instrumentów finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Będzie jeszcze z nami pan dyrektor inwestycyjny Piotr Bogus, ale to dopiero po prezentacji, gdzieś za około pół godziny. Bardzo proszę, pani Magdo, panie Włodzimierzu, zamienimy się w słuch. Dziękujemy za zaproszenie. Tak, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Nazywam się Włodzimierz Szyniak, jest ze mną moja koleżanka Magda Gajownik. Postaramy się Państwu w ciągu pół godziny jakby zrobić taki ekstrakt najważniejszych informacji dotyczących tarczy finansowej PFR dla dużych firm. Szczegóły tego wszystkiego, o czym Państwu jakby powiemy, jakby dużo bardziej precyzyjnie opisane są dostępne w regulaminie, który każda firma, która chciałaby wnioskować do tej tarczy, jakby pierwszą rzecz, którą musi zrobić, to zaakceptować ten regulamin. Także szereg szczegółów się znajduje tam. My zakładamy, że mniej więcej w ciągu pół godziny przedstawimy Państwu najważniejsze założenia programu i później dołączy do nas, tak jak Pan Piotr mówił, nasz kolega, dyrektor inwestycyjny Piotr Bogus, który odpowie na Państwa pytania, jeśli jakieś się pojawią w trakcie. Zachęcam do tego, to jest bardzo dobra okazja, że udało nam się tutaj dołączyć jeszcze osobę bezpośrednio odpowiedzialną już za inwestycje. Więc tytułem może wstępu, jeżeli chodzi o tą tarczę, chcieliśmy powiedzieć Państwu o pięciu elementach. Najpierw informacje generalne i jak wygląda sam proces wnioskowania do tarczy. Później w pigułce o beneficjencie. Kim jest firma, przedsiębiorca, który może wnioskować do tego instrumentu czy do tych instrumentów, bo ich jest kilka. Później o pożyczkach płynnościowych, pożyczkach preferencyjnych. Jakby oba instrumenty dłużne, przy czym ten drugi preferencyjny umożliwia zwrot części tej kwoty do 70%, umorzenie do 75% tej kwoty i na końcu o finansowaniu kapitałowym w reżimie pomocy publicznej. Jest też jeszcze jeden instrument, którego już tutaj nie umieściliśmy, czyli klasyczny, tradycyjny, jeżeli tak mogę powiedzieć, instrument PFR-u, inwestycje kapitałowe, rynkowe, to jest to, co na co dzień, można powiedzieć, czym się na co dzień PFR zajmuje. Te trzy instrumenty, to punkt trzeci, czwarty i piąty, to są instrumenty, które musiały uzyskać zgodę, były notyfikowane do Komisji Europejskiej i musiały uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Cała tarcza, ten program dla dużych firm jest jakby elementem tarczy, która ma szerszy zakres. Te dwa pierwsze od lewej strony prostokąty jakby już funkcjonują, czyli tarcza uruchomiona dla mikrofirm i małych i średnich firm. Ten ostatni to jest ten, o którym dzisiaj będziemy Państwu mówić. Łącznie ten program jest na 100 miliardów, ten dla dużych firm na 25 miliardów. Tarcza dla dużych firm jest uruchomiona ponad miesiąc później po tej tarczy dla mikro i średnich firm z uwagi na proces notyfikacji, uzyskiwania zgody, negocjacji z Komisją Europejską.
To się udało zakończyć ten proces w zeszłym tygodniu i to jakby daje możliwość już mówienia o tych instrumentach, jak i przyjmowania bezpośrednio wniosków. Tarcza dla dużych firm składa się w sumie z czterech instrumentów, ale zgrupowanych w takie trzy grupy. Pierwsze to są pożyczki płynnościowe, za chwilę o nich powiemy. Drugie to są pożyczki płynnościowe preferencyjne, które umożliwiają umorzenie części tego zadłużenia. I trzecie to są instrumenty finansowanie kapitałowe, zarówno to w reżimie pomocy publicznej, o którym dzisiaj Państwu powiemy, jak i to rynkowe, które dotychczas PFR jakby oferował także przed COVID-em. Jak Państwo tutaj widzą na tym slajdzie, na każdy z tych instrumentów jest przypisana jakaś pula budżetu. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że to jest możliwość tutaj za zgodą Rady Ministrów przesunięcie do 20% pomiędzy tymi poszczególnymi budżetami. Jeżeli to ta relokacja tych pieniędzy z uwagi na zapotrzebowanie musiałaby być większa, wymaga to zgody Komisji Europejskiej. Przejdę do sekundeczkę. Proces, jeżeli chodzi o wnioskowanie do tarczy dla dużych firm, bez względu na to, do którego instrumentu by chcieli Państwo wnioskować, w pewnym sensie zautomatyzowany, w pewnym jest ręczny. Tak? Znaczy nie jest on tak zautomatyzowany, jak to jest w przypadku mikro i małych i średnich firm, dlatego że de facto każdy wniosek musi być traktowany indywidualnie i w tym kontekście te wnioski są weryfikowane, nazwijmy to ręcznie, jak również później priorytetyzowane i w tym kontekście jakby kolejność złożenia tych wniosków tutaj nie jest taka istotna, tak można powiedzieć istotna, jak to jest w przypadku tarczy dla małych i średnich firm, gdzie proces był w większym stopniu praktycznie całkowicie zautomatyzowany i można powiedzieć jednego dnia się składało wniosek, drugiego się już można było uzyskać przelew. W tym przypadku proces jest indywidualny, dużo bardziej złożony. Szacujemy, że od momentu jakby przekazania wniosku do zespołu inwestycyjnego, który będzie odpowiadał za dany wniosek, czas takiego przetwarzania tego wniosku do momentu decyzji potrwa od 3 do 6 tygodni. My wcześniej prosiliśmy na stronach PFR-u o tak zwane wnioski wstępne. Bardzo wielu przedsiębiorców to złożyło. Wśród tych przedsiębiorców było około 500 dużych firm, bo tarcza także umożliwia aplikowanie tutaj małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają określone warunki, o których będziemy mówić. I to nam dało mniej więcej świadomość tego, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególne instrumenty, jakie firmy będą o to wnioskować. Też istotną różnicą w stosunku do tarczy dla małych i średnich firm i tarczy dla mikroprzedsiębiorstw jest to, że tutaj w całości ten proces jest obsługiwany przez Polski Fundusz Rozwoju. O ile w tych poprzednich tarczach Polski Fundusz Rozwoju był, można powiedzieć, integratorem i pilnował całego procesu, a on był w jakimś tego słowa znaczeniu outsourcowany do kilkunastu banków, tak, które to przetwarzały, to w przypadku tarczy dla dużych firm całość procesu odbywa się w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Też mówimy tu o znacznie większych kwotach i o znacznie bardziej skomplikowanych przypadkach wymagających analizy i o znacznie większych firmach. Tutaj na użytek tych instrumentów do tarczy dla dużych firm został też dedykowany w contact center naszym e-mail, które tu Państwo widzą na ekranie i numer telefonu. Także wszystkie małe i średnie i duże firmy, które chcą aplikować do tego instrumentu, mogą się kontaktować jakby nie poprzez to info.pfr.pl, tylko poprzez ten tradycyjny numer do infolinii, tylko poprzez, mogą wykorzystywać te dwa kanały. Będą po prostu indywidualnie szybciej
obsługiwane. I tu może warto dodać, że w ramach krzywienia naszej wiedzy, jak pan Piotr wspomniał na początku, my też publikujemy bazę Q&A na naszych stronach i sukcesywnie chcemy ją rozszerzać. Dzisiaj też mamy webinar o 15.30, gdzie mamy około 100 pytań, opracowujemy te pytania i też będziemy sukcesywnie starali się publikować na naszych stronach, żeby tam dla państwa szykować dobrą bazę wiedzy. Tak, to jest bardzo ważna rzecz, że w miarę jakby państwa pytań, my te wszystkie pytania rejestrujemy, nawet jeśli na jakieś nie potrafimy odpowiedzieć, przetwarzamy, definiujemy odpowiedź i te pytania po pewnym czasie, czy to jest po tygodniu, czy po pół, czy po półtora, trafią na stronę internetową PFR, tak żeby każdy mógł na te najczęściej zadawane pytania, ich się uzbiera pewnie dosyć duża ilość z racji skomplikowania jakby tych instrumentów i wielorakości różnych jakby sytuacji, które dotykają firmy, one będą wszystkie publikowane na stronach PFR i tam będą państwo mogli, zakładamy, na większość z nich znaleźć odpowiedź. Cały szereg pytań, które było do nas kierowane, odpowiedź na te pytania znajduje się po prostu w regulaminie. Tu też takie króciutkie jeszcze wyjaśnienie dla państwa. Myśmy taką mieli ciszę, jeżeli tak się mogę wyrazić, w eterze tuż przed publikacją tego programu, z tego względu, że bardzo długo trwały rozmowy z Komisją Europejską i szereg założeń, o których informowaliśmy, ulegało zmianie i postanowiliśmy, żeby jakby dla spójności przekazu i takiej czystości przekazu informacji, dopóki Komisja nie zaakceptuje tych wszystkich ustaleń, żeby nie informować o tym, także też nie publikowaliśmy Q&A, nie informowaliśmy, nie odpowiadaliśmy na szereg pytań do momentu, aż wszystkie rzeczy zostały wyjaśnione z Komisją i ten moment nastąpił. Także teraz jak bardzo zachęcamy do tego, żeby w pierwszym rzędzie przeczytać regulamin, w drugim rzędzie pytania i odpowiedzi, które są na stronie, no i w trzecim do kontaktu indywidualnego poprzez ten e-mail i poprzez telefon. Dodam jeszcze, że powiedziałem to wcześniej, że nie jest tu taka ważna szybkość złożenia tego wniosku, co dużo ważniejsza jest jego jakość, dlatego że i tak wnioski będą po pierwsze oceniane pod względem kompletności, jakby niezbędnej do naszego procedowania. Wnioski, które są niekompletne, mają braki, będą jakby odrzucane, będą wymagały ponownego złożenia, poprawienia, uzupełnienia i ponownego złożenia. Natomiast pozostałe wnioski będą priorytetyzowane według takich kryteriów jasnych jak wielkość zatrudnienia, znaczenie firmy dla gospodarki, pilność tej pomocy dla danej firmy, w jakiej sytuacji ona się znajduje. Później ten proces dalszego przetwarzania będzie wyglądał tak, że po takiej preselekcji one będą przekazywane do zespołów inwestycyjnych. Tych zespołów będzie około 20. Zakładamy, że każdy zespół będzie w stanie równolegle zajmować się około 4 wnioskami, czyli zakładamy, że po takiej priorytetyzacji równolegle będzie przetwarzanych około 80 wniosków. Tak? Jeśli byśmy założyli, że przetwarzanie to do momentu decyzji zajmie około do tych 6 tygodni, tak? Także mogą państwo mniej więcej sobie policzyć, jaka jest ta przepustowość, ile jesteśmy w stanie takich wniosków równolegle i w ciągu tego okresu czasu do końca roku, ile właśnie jesteśmy w stanie zająć. To też jest ważne, może dodam tutaj, że my musimy jakby zakończyć ten proces do końca tego roku, czyli udzielić tego finansowania do końca tego roku. To wynika z ustaleń z Komisją Europejską. Także te najbliższe miesiące po prostu będą bardzo, bardzo intensywne. Wniosek składany u nas na stronie pfrsa.pl. Ukośnik tarcza. No, trochę niefortunnie rozpoczęliśmy, tam mieliśmy błędy, mieliśmy incydent bezpieczeństwa na naszej stronie, ale teraz już wszystko działa, można składać te wnioski i już wiemy, że pierwsze do nas spływają kompletne wnioski. Dobrze, ja bym teraz przekazał głos pani Magdzie, która powie najważniejsze rzeczy związane z beneficjentem. Czyli kto może być beneficjentem do programu? To jest oczywiście opisane jak najbardziej w regulaminie. Czekajmy, chcę zmienić slajd. A więc jak wiemy, rozmawiamy o produkcie, który jest dedykowany dla dużych firm, czyli duża firma przez PFR widziana jest jako firma, która zatrudnia powyżej 249 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku. I liczymy tą liczbę pracownika z wyłączeniem właściciela.
Dodatkowo ta firma, to jest jedno z kryterium, to jest ilość zatrudnionych pracowników, a drugim kryterium to może być spełnienie obrotu, który przekracza 50 milionów euro oraz w tym samym czasie suma bilansowa za rok 2019 przekroczyła 43 miliony euro. I tutaj może dodam od razu, że wszystkie kwoty podane w euro dotyczące kwalifikacji programu przelicza się na ostatni grudnia 2019 roku średnią kursu NBP. Do programu zapraszamy także spółki z sektora MŚP, które mają powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela, a ich łączny obrót za 2019 rok przekracza 100 milionów. Taka spółka może przyjść do nas, jeśli najpierw zawnioskowała do tarczy dla MŚP, czyli przez bank uzyskała finansowanie adekwatne do strat dla swojej spółki. Następnie, jeśli taka spółka odnotowuje jeszcze lukę finansową, wtedy może zawnioskować do programu do tarczy dla dużych firm. Możemy zmienić. I tutaj będą bardzo ważne definicje, które są wymienione w regulaminie, na które trzeba doczytać i sprawdzić przed wypełnieniem wniosku. Będzie to liczba pracowników, więc na potrzeby tego programu pracownik jakby mogą zakwalifikować się duże firmy, przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników na umowę o pracę, takich tylko pracowników się liczy, natomiast wyklucza się pracowników, którzy są na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, bądź są też podczas zatrudnienia w trakcie przygotowania zawodowego. W regulaminie też w ramach definicji znajdą Państwo wyjaśnienie, jak jest widziana grupa kapitałowa, także podmioty powiązane i podmioty partnerskie i odpowiednio jak się zlicza dla nich łączną sumę obrotu i sumę bilansową, a żeby się wesprzeć jeszcze w rozeznaniu, jak to się robi, można zaczerpnąć wiedzę w załączniku rozporządzenia pomocowego. I tutaj warto przy tej okazji pewnie wspomnieć, że spółki, które mają wkład z sektora JST bądź wkład państwa powyżej 25% w postaci kapitału bądź praw głosu zawsze przez PFR uznawane są jako spółki duże. Następna seria jakby wymagań i tutaj wykluczeń, które są od nas wymagane, to spółka musi spełniać jedno z poniższych kryteriów. Jest to odnotowanie spadku obrotów co najmniej o 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego w porównaniu do poprzedzającego miesiąca bądź też analogicznego miesiąca ubiegłego roku, to jest dla tych spółek, które mają charakter sezonowy, spółki bądź też spółka utraciła zdolność produkcji, ponieważ straciła dostęp do komponentów bądź też zasobów, bądź też w następnej sytuacji, kiedy spółka nie otrzymała płatności w kwocie przekraczającej 25% należności. No ale też spółka nie miała dostępu do kapitału na rynku, bądź też nie spełniała limitów kapitałowych i tutaj też mamy otwartą przestrzeń dla spółek, które bierały udział w programach sektorowych. Oprócz tego firmy, które się będą, przedsiębiorcy, które będą się do nas ubiegać, muszą spełnić wszystkie warunki łącznie, które teraz wymienię, będą to trzy warunki, więc spółka na dzień składania wniosku do PFR bądź też na dzień podpisania umowy z PFR nie była w stanie ani likwidacji, nie zgłosiła upadłości, ani postępowania restrukturyzacyjnego. Posiada ta spółka, jest zarejestrowana w Polsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
oraz tutaj patrzymy także na głównego beneficjenta. I tutaj kierujemy się ustawą o przeciw praniu brudnych pieniędzy i tutaj ten beneficjent nie posiada rezydencji w rajach podatkowych. Dopuszczamy odstąpienia od tej reguły. Wtedy będziemy prosili, żeby taki przedsiębiorca zadeklarował, że przeniesie swoją działalność do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od udzielenia finansowania poprzez PFR. Te wszystkie warunki, następne są warunki, które przedsiębiorca musi spełnić łącznie, czyli musi prowadzić działalność na koniec zeszłego roku, na 31 grudnia 2019 oraz nie zalega z podatkami i składkami za ubezpieczenie na dzień 31 grudnia i tutaj też mamy tą możliwość, jakby przewidujemy, że jeśli ktoś skorzystał z tarczy antykryzysowej i rozłożył sobie składki do ZUS-u, to nie będzie uznawany jako zadłużenie. I dodatkowo są związane kryteria związane z działalnością, z charakterem działalności. Nie powinny one występować w obszarach wątpliwych moralno-etycznie, bądź też, które mają wpływ na wolność indywidualnych praw bądź człowieka. I nasz regulamin jakby wyklucza spółki, które działają w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości, a także wyklucza szereg podmiotów finansowych, tak jak kasy oszczędnościowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe czy zakłady ubezpieczeń. W przypadku firm, które się ubiegają o te produkty płynnościowe, preferencyjne oraz kapitałowe, także wymagamy, że na koniec zeszłego roku, na 31 grudnia, spółki nie znajdowały się w trudnej sytuacji. Jest to wymóg, który postawiła nam Komisja Europejska, czyli takie spółki wcześniej nie otrzymały wsparcia z Komisji Europejskiej. Głównie to wsparcie dotyczy spółek działających w sektorach rolnym, wiejskim, a także produktów rybołówstwa. Dobrze, teraz kilka słów na temat pożyczek płynnościowych. Czyli mamy jakby dwa instrumenty takie klasyczne, dłużne, pożyczkowe. Za chwilę Magda opowie o kolejnym, który jest, można powiedzieć, bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, bo preferencyjny, umożliwiający umorzenie. Natomiast ten pierwszy, zgodnie z tymi wnioskami, też, którymi zebraliśmy wstępnymi, też się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, około 40% firm w ramach tej wstępnej deklaracji zgłosiło się właśnie po ten instrument. I teraz to jest instrument, który można powiedzieć jest dedykowany do firm, które mają problem z pozyskaniem finansowania na rynku finansowym, czyli z uzyskaniem kredytów na skutek tego kryzysu, jaki nas dotknął związanym z wirusem. I w tym kontekście jest to substytut, można powiedzieć, takiego finansowania, aczkolwiek zakładam, że on będzie zabezpieczany podobnie jak kredyty bankowe. I takie najważniejsze ograniczenia dotyczące tego instrumentu to jest jakby jego wysokość. Maksymalnie to może być 1 miliard złotych, ale zaraz pokażę Państwu, że oczywiście to jest limitowane obrotem i wynagrodzeniami w firmie. Uruchomienie tych środków musi nastąpić do końca tego roku. Tu proszę zwrócić uwagę, że właśnie uruchomienie, a nie zawnioskowanie, tak? Także to nie może być, jeżeli ktoś chciałby wnioskować o ten czy o ten drugi instrument preferencyjny, to jakby nie można też czekać z tym wnioskiem do samego końca roku, bo ten wniosek trzeba jeszcze u nas przetworzyć, tak? On musi zapaść decyzja, także to jest taki ważny aspekt, jeżeli chodzi o czasokres. No i okres finansowania płynnościowego to jest do 4 lat od daty podpisania umowy, przy czym
My preferujemy tu oprocentowanie tego instrumentu. Ja może pokażę to oprocentowanie. Jest tak skonstruowane, żeby ono zachęcało do jego spłaty do trzeciego roku, tak? Bo w czwartym roku, w tym ostatnim roku, ono jest wyraźnie większe. To ograniczenie wielkości pożyczki jest oprócz tego miliarda, o którym powiedziałem, to byłoby i będzie rzadkim przypadkiem, to tak naprawdę jej wielkość nie może przekraczać najwyższej z tych dwóch kwot, albo dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń firmy lub 25% łącznego obrotu pożyczkobiorcy. I to jest tyle co do jakby wielkości, no i to jest typowo uzyskanie środków na taką bieżącą działalność, wynagrodzenia, zobowiązania publiczno-prawne, finansowanie po prostu bieżącej działalności. Tutaj widzą Państwo po prawej stronie, nie może to być do celów jakby inwestycyjnych, fuzji, przejęć, nabywania udziałów lub płatności do właściciela czy podmiotów powiązanych. Takie same ograniczenia występują też w instrumencie kapitałowym i w instrumencie tym preferencyjnym, tylko instrument preferencyjny ma dodatkowe wymagania, które umożliwiają skorzystanie. Tu Magdzie przekażę głos. Może od razu następny slajd. Przejdziemy do pożyczki preferencyjnej, która jest jednym z bardziej atrakcyjniejszych oferowanych produktów. Jest ona udzielana w kwocie odpowiadającej szacowanej kwocie szkodzie COVID. Jest to maksymalnie do kwoty 750 milionów. To, co jest atrakcyjne w tej pożyczce, to może być ona umorzona, ale w wysokości nie wyższej niż niższa z dwóch kwot, czyli 75% kwoty pożyczki, bądź też 75% faktycznej szkody COVID. Ubiegać się można o nią do końca roku, natomiast oprocentowanie tej pożyczki jest tak samo jak płynnej, której Włodek pokazywał przed chwilą. Przed chwilą pokazywał tabelkę z kwotami. Natomiast kwota tak samo nie różni się od pożyczki preferencyjnej, nie może ona przekraczać dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń pracowniczych za 2019 rok w przypadku spółek, które są młode i były założone po 31 grudnia. Ta kwota nie może przekroczyć wynagrodzeń pierwszych dwóch lat działalności takiej spółki, bądź też nie może ona przekroczyć 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy i tutaj będzie wybrana kwota pożyczki, nie może być wyższa niż która z tych dwóch podanych kwot. Niż najwyższa. Niż najwyższa z podanych kwot. Pożyczka będzie udzielana na podstawie szacowanej szkody poniesionej przez spółkę. Ta szkoda będzie wyliczana przez PFR na podstawie podanych przez Państwa informacji, które Państwo wpiszą w formularzu aplikacyjnym. Będzie ona wyliczona na poziomie EBITDA poniesionej szkody. I jeśli przedsiębiorca wskaże, że odnotował dodatnią EBITDA, wtedy niestety nie będzie mógł się ubiegać o takie finansowanie, ponieważ tutaj jakby będą dofinansowane te spółki, które poniosły szkody ze względu na restrykcje sanitarne. Przy wyliczeniu tej szkody nie będziemy brali pod uwagę wcześniejszego finansowania, które uzyskała spółka od państwa bądź z innych instrumentów antykryzysowych. Kalkulacja EBITDA będzie obejmowała okres 6 miesięcy przed 1 marca 2020 roku, bądź też w okresie 6 miesięcy w zeszłym roku, jeśli to jest biznes sezonowy, pomiędzy 1 marca 2019 a 31 sierpnia 2019. Tutaj zakładamy datę 31 sierpnia. Natomiast może tak się wydarzyć, że będą decyzje Rady Ministrów o skróceniu tego okresu i my odpowiednio skrócimy ten okres i też porównamy z okresem referencyjnym. Okres szkody COVID będzie liczony okres, który wystąpi po 1 marca tego roku i to będzie szkoda poniesiona na skutek
restrykcji, które nastąpiły wskutek decyzji administracyjnej i zabroniły przedsiębiorcom jakby kontynuacji biznesu, bądź też przedsiębiorstwo wykazuje, że miało kłopoty z pracownikami wskutek tych restrykcji, bądź firma była w kwarantannie. Okres tej szkody nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2020. Dodatkowo takie firmy też, jeśli w swoim łańcuchu mają dostawców, którzy na przykład, którzy ponieśli szkody, ci dostawcy też będą musieli wtedy, jeśli biznes przedsiębiorcy aplikującego nie wykazał szkody, a natomiast jego dostawcy mogą wykazać tą szkodę, będą oni musieli też wskazać, że ona wynika z decyzji administracyjnej i też wpłynęła na dostępność pracowników. Tak samo będzie to dotyczyło klientów tej firmy. Środki to tak samo jak przy pożyczkach płynnościowych, głównie są to środki na kapitał w firmie, kapitał obrotowy, na wynagrodzenia, na bieżącą działalność. Natomiast tutaj tak samo zabronione są fuzje, przejęcia, dokonywanie płatności do wierzycieli bądź też podmiotów powiązanych, obsługa odsetek i kupon. Zasady umorzenia takiej pożyczki będą pożyczkobiorcy znane do 30 września 2021 na podstawie już faktycznych danych, czyli ex post PFR wyliczy faktyczną szkodę poniesioną przez przedsiębiorcę i ta kwota umorzenia to będzie znowu, nie może być wyższa niż niższa z dwóch kwot, czyli 75% kwoty pożyczki oraz 75% faktycznej szkody poniesionej w rezultacie COVID. I został nam jeszcze jeden instrument, tak? Bo tak powiedziałem, że o tym finansowaniu kapitałowym, rynkowym już nie będziemy mówić. To jest to, co PFR i przed COVID-em i po COVID-zie i tak jakby ma w swoim portfelu i co oferuje. Natomiast finansowanie kapitałowe w reżimie pomocy publicznej, co jest jakby celem tego instrumentu? Głównie to jest jakby taki rekapitalizacyjny instrument, którego celem jest, żeby spółki nie wyszły z tego kryzysu nadmiernie zadłużone. I w związku z czym takim jednym z takich bazowych wskaźników, poprzez który będziemy się do tego celu odnosić, jest wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych i będziemy, można powiedzieć, limitować ten instrument do poziomu, który umożliwia powrót do poziomu zadłużenia, jaki był na koniec ubiegłego roku, czyli 2019. W ten sposób, to jest pewien punkt odniesienia, punkt referencyjny, wtedy jeszcze nie było tego kryzysu i w ten sposób będziemy mogli pomóc spółkom jakby powrócić do swojej takiej struktury kapitałowej, jaką miały przed tym kryzysem. Tutaj mamy dwa podstawowe instrumenty, ja już ich może w szczegółach nie będę omawiał, ponieważ już dołączył tutaj do nas dyrektor Piotr Bogus. Bo tylko jedno to jest instrument kapitałowy, jedno to jest instrument jakby zamienny, z możliwością też konwersji oczywiście na akcje. PFR ma na celu, żeby maksymalnie po 5 do 7 lat zakończyć, jakby zamknąć to finansowanie. W przypadku to finansowanie obejmuje zarówno spółki publiczne, jak i spółki prywatne, to jest bardzo ważne, a więc trochę inaczej to wyjście będzie wyglądało w przypadku spółek publicznych obecnych na giełdzie, inaczej w przypadku spółek prywatnych, tylko w przypadku spółek prywatnych będzie to emisja akcji po 2 latach, tak, jeśli w ten sposób nie uda się wyjść z tej inwestycji, to będzie druga emisja jakby po 5 latach i później są już bardziej takie twarde środki, które jakby pozwalają wycofać się PFR-owi z tej inwestycji. W jakim sensie to jest instrument, który będzie być może odpowiadał części przedsiębiorcom, on jest droższy niż instrument taki dłużny, pożyczkowy, ten płynność.
sieciowy, ale dla części przedsiębiorców, które są strategiczne, a po prostu wymagają takiego wzmocnienia kapitałowego, stosunku tego kapitału do zadłużenia, będzie to instrument jakby właściwy. Jeśli, ponieważ minęło nam te pół godziny, jeżeli Państwo by pozwolili, to dołączył już do nas tutaj Pan Dyrektor Piotr Bogus, to chciałbym poprosić Piotra tutaj po to, żeby mógł odpowiedzieć na Państwa pytania, na te, na które jest w stanie jakby odpowiedzieć tak z marszu. Na część pytań takich często się powtarzających, myślę, że też udzieli odpowiedzi, to może być dla Państwa przydatne. Natomiast pytania, jeżeli będą takie pytania, na które nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi dzisiaj, to tak jak powiedziałem na wstępie, my te wszystkie pytania zanotujemy i przygotujemy na nie odpowiedzi, upublicznimy później te odpowiedzi w Q&A, które będziemy umieszczać na stronach PFR-u. Także Piotr, zaprosiłbym Ciebie tutaj do nas. Dziękuję Państwu bardzo za taki szybki przegląd wszystkich instrumentów. Dzień dobry Panie Piotrze, witam serdecznie, Piotr Kamiński, wiceprezydent pracodawców RP. Mamy parę pytań, które się pojawiły w czasie naszego webinaru, tam część z tych pytań staraliśmy się też dostarczyć wcześniej. Może parę słów wstępu Panie Piotrze i później byśmy przeszli do pytań, żeby sprawnie przejść. Jasne. Wstępu po mojej stronie czy po Państwa stronie? Po Pana stronie. Dobrze. Nazywam się Piotr Bogus, jestem pracownikiem Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie jestem zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych, a zatem jestem osobą, z którą będziecie Państwo współpracowali, jedną z osób. Mam nadzieję odpowiedzieć na Państwa pytania, przynajmniej na ich część, tak jak Magda z Łotkiem wspomnieli. Zbieramy cały czas pytania od Państwa, od Państwa kolegów. Jeżeli nie teraz, to niezwłocznie postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć, bo tych pytań naprawdę pojawia się całkiem sporo. Ponieważ po naszym webinarze niezwłocznie, bo o 15.30 Państwo będą prowadzili webinar w szerszym gronie, to jak rozumiem też koledzy, którzy nie dostaną jakiejś odpowiedzi na swoje pytania, tutaj również mogą wziąć udział w tym Państwa webinarze, ale może zacznijmy od tych pytań, które się pojawiły. Tak? Pierwszy, Pan Mateusz zadał nam takie pytanie. Jak rozumiana jest branża nieruchomości komercyjnych? Czy jest to jakoś dookreślone? Czy dla przykładu spółka, która prowadzi działalność w segmencie hotelowym oraz jest właścicielem posiadanych hoteli, a nie jest ich dzierżawcą, kwalifikuje się do programu, czy też nie? Czy jest to segment nieruchomości komercyjnych w rozumieniu Polskiego Funduszu Rozwoju? Tak, więc odpowiadając na to pytanie, co do zasady, nie ma ścisłej definicji segmentu nieruchomości komercyjnych. W naszych rozmowach z Komisją Europejską, co do zasady za taki segment było uznawane na przykład wynajmowanie powierzchni komercyjnych w centrach handlowych, tudzież sprzedaż nieruchomości, czyli klasyczna działalność deweloperska. Segment hotelowy nigdy nie był wyłączony z programu i uważamy, że jest to akurat jeden z segmentów, który najmocniej ucierpiał na skutek restrykcji związanych z koronawirusem. I oczywiście podmioty z segmentu hotelarskiego jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby składały. Rozumiem, nie ma żadnych ograniczeń, żeby podmioty z segmentu hotelarskiego składały wnioski, jeżeli spełniają inne kryteria. Dokładnie tak. Dziękuję. Kolejne pytanie, również Pan Mateusz. Jakie jest podejście Polskiego Funduszu Rozwoju do grup kapitałowych, dla których poboczną działalnością jest realizacja inwestycji deweloperskiej, na przykład wykorzystanie starego gruntu niepotrzebnego spółce? Czy są jakieś limity kwalifikujące grupę do programu
a ich przekroczenie uniemożliwia grupie ubieganie się o subwencję. Więc każdorazowo, oczywiście deweloperzy sensu stricte są niestety wyłączeni z tego programu, natomiast co do zasady brana jest pod uwagę wiodąca działalność. Jest to łatwe, o ile ta działalność deweloperska stanowi 90, 80 czy 70% działalności. Pytania zaczynają się pojawiać, jeżeli jest to 50, a może 40%, no bo co w sytuacji, kiedy właśnie działalność deweloperska stanowi 40% działalności spółki, pozostałe 30% to działalność produkcyjna, kolejne 30% to działalność handlowa. Więc w takim przypadku każdorazowo będziemy badali dane przedsiębiorstwa na zasadzie case by case. Mhm. Dziękuję. Ta sprawa wydaje się jasna. Kolejne pytanie pana Michała. Czy wniosek mogą złożyć dwie firmy z tej samej grupy kapitałowej, czy wówczas każda z nich podaje te same dane dotyczące całej grupy kapitałowej? Więc oczywiście technicznie wniosek mogą złożyć dwie spółki z grupy kapitałowej. Naszą intencją, i jak zobaczycie Państwo w formularzu, w jednym z pól wymaganych do zaznaczenia jest pole, które mówi o tym, czy spółka z grupy kapitałowej złożyła wniosek w ramach programu, tak lub nie. Dlatego, że naszą intencją jest w przypadku kilku, być może nawet kilkunastu, przy dużych grupach kapitałowych, jest analizowanie takiego przypadku jednorazowo, czyli innymi słowy, wiedząc o tym, że wniosek został złożony przez spółkę córkę ABC, chcielibyśmy całość i całą grupę kapitałową i te wszystkie przedsiębiorstwa, które w ramach grupy kapitałowej złożyły wniosek, analizować jako całość za jednym razem. Czyli rozumiem, że jest tak, że mimo tego, że małe firmy, które są w grupach kapitałowych, nie mogły złożyć wniosków w tarczach dla średnich firm, teraz mogą złożyć taki wniosek, ale i tak będą analizowane jako część całej grupy kapitałowej. Proszę spojrzeć na to, jak wygląda kryterium kwalifikowalności do programów. Kryterium kwalifikowalności mówi o zatrudnieniu w ramach całej grupy kapitałowej. Mhm. Dobrze, ale rozumiem, że będzie też tak wtedy, kiedy podmiot dominujący w grupie kapitałowej nie będzie składał tego wniosku, a będzie tylko spółka zależna. Tak, natomiast wtedy w takim przypadku też prosimy o dane skonsolidowane dla całej grupy kapitałowej. Też wydaje się, że sprawa jasna. Kolejne pytanie. Jak należy traktować model finansowy składany razem z wnioskiem w zakresie informacji poufnej w przypadku spółki publicznej? Jeżeli część tego modelu stanowi informację poufną, to należy go upublicznić przed złożeniem wniosku do PFR-u? To jest pytanie. Pytanie jest takie, jeżeli traktujemy informacje składane do PFR-u jako informację poufną w rozumieniu tak zwanego MAR-u, to czy złożenie wniosku do PFR-u powoduje, że trzeba tę informację ujawnić do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego? Tu pewnie musiałbym się skonsultować ze swoimi kolegami prawnikami, natomiast wydaje mi się, że jest to dokładnie taki sam case jak przy składaniu na przykład wniosku o finansowanie czy przy ubieganiu się o kredyt, bo sytuacja wydaje mi się, że jest analogiczna, czyli w takim przypadku nie upubliczniacie Państwo czy przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o kredyt banku, informacji finansowych, tych, których udzielacie bankowi, nie udzielacie ich na zewnątrz. Tak się wydaje, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w bankach jest tajemnica bankowa, w PFR-ze tej tajemnicy bankowej nie ma, w związku z tym tam są takie specjalne zapisy dotyczące umów o zachowaniu poufności i stąd prawdopodobnie to pytanie. To temat na pewno jest tematem istotnym dla spółek publicznych. Wydaje mi się, że warto jeszcze ten temat pogłębić. Teraz kolejne pytanie dotyczy bardziej tematów pożyczek.
Chodziło o pożyczkę preferencyjną. Pani Katarzyna zadała takie pytanie, w jakim terminie nastąpi spłata pożyczki, to znaczy na jak długo może być udzielona, rozumiem, na jak długo może być udzielona pożyczka preferencyjna? Co do zasady, pożyczka preferencyjna udzielana jest w tenorze do 4 lat. Może być to oczywiście pół roku, może być to rok, mogą być to 2 lata, może być to maksymalnie 4. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy składając, pani Karolina, czy składając wniosek o dofinansowanie z PFR-u, z poziomu spółki, partner generalny wykonawca oraz Crossboot S.A., hurtownia materiałów, które jednocześnie stanowią podmioty powiązane z Murapol S.A., wniosek ten zostanie odrzucony, czy będzie brany pod uwagę do rozpatrzenia przez PFR? Dla spółki Murapol S.A. wniosek został odrzucony ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Czyli mamy grupę kapitałową, a jednocześnie jest działalność konkretnych spółek, która, jak rozumiem, nie jest do końca tą wykluczoną. Więc znowuż każdorazowo będziemy analizowali poszczególny case, czyli oczywiście będziemy patrzyli na przedsiębiorstwa, które składają wniosek, ale też patrzyli na nie w kontekście całej grupy kapitałowej. No i oczywiście na ile ta działalność wyłączona z programu, na ile jest istotna w przychodach czy w funkcjonowaniu danej spółki, czy też grupy kapitałowej, czy jest to 2%, 5%, 10% działalności, czy jest to 90% działalności. No, czyli tak naprawdę podobna odpowiedź jak tam przy pierwszym, jednym z pierwszych pytań. Mamy kolejne pytanie. Pan Michał pyta się, czy są już dookreślone zasady prowadzenia due diligence? Jakie dokumenty należy zebrać na takie potrzeby? Więc tak, zasady prowadzenia due diligence są już dookreślone. Podobnie jak w chwili obecnej wybrani są już doradcy, którzy w imieniu PFR-u będą prowadzili taki due diligence. Powiedziałbym, że to będzie i due diligence i finansowe, i prawne. Czasami oczywiście też due diligence podatkowe i nie będzie się specjalnie różniło od standardowych procesów due diligence prowadzonych w analogicznych procesach inwestycyjnych. Czyli jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to oczywiście będą sprawdzane dane finansowe, poziom raportowanej EBITDA, tam gdzie EBITDA jest wyznacznikiem dla poszczególnych instrumentów, mówię tutaj o pożyczce preferencyjnej. Będziemy badali faktyczne zapotrzebowanie spółek na finansowanie, czyli poziomy kapitału obrotowego, wymogi związane z CAPEX-em, to w tej części finansowej. W części prawnej oczywiście no to istnienie przedsiębiorstwa, tytuł prawny do akcji czy udziałów, kluczowe sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym, że to naprawdę jest wystandaryzowany proces, typowy dla właśnie procesu tego typu. Dziękuję. To takie może dodatkowe pytanie, jak kto będzie prowadził ten proces? Proces ten będzie prowadzony przez PFR przy wsparciu zewnętrznych doradców. I właśnie, biorąc pod uwagę sam proces, po wstępnej analizie wniosków i decyzji go, no go, do danej spółki każdorazowo zostanie przydzielony zespół inwestycyjny, a wraz z tym zespołem inwestycyjnym doradcy, czyli z jednej strony doradca finansowy, z drugiej strony doradca prawny. Mogę powiedzieć Państwu, że mamy wyłonione gro podmiotów zarówno po stronie finansowej, jak i po prawnej. Są to bardzo znane kancelarie czy firmy zajmujące się doradztwem finansowym. Więc wszystko to są bardzo znane spółki.
Kolejna kwestia jest z panią Dorotę. Pytanie jest następujące. Podane przez państwa szkody wynikające z COVID nie uwzględniają znacznego zmniejszenia zamówień z rynku polskiego i zagranicznego. W naszym przypadku ilość zamówień spadła poniżej 50% i spada. Czy w takim przypadku będzie to uważane za szkodę? Jak rozumiem, definicja szkody jest bardzo jednoznaczna. Tak. Ale... I patrząc na szkodę, patrzymy tutaj faktycznie na szkodę rzeczywistą, a nie na utracone korzyści. Czyli nie odnosimy się do hipotetycznych poziomów zamówień, które ktoś byłby w stanie uzyskać, gdyby nie koronawirus, ale patrzymy tylko na faktycznie poniesioną szkodę na skutek koronawirusa. Pytanie też jest takie, na jaki okres tak naprawdę musi być brana pod uwagę ta szkoda? Czy może być to na przykład jeden miesiąc, kiedy mamy do czynienia z negatywną emisją? Tak, w skrajnym scenariuszu może być to jeden miesiąc. I znowuż, różne branże w różny sposób zostały dotknięte przez epidemię COVID-19. Są branże, które były zamknięte przez miesiąc czy przez dwa miesiące. Są takie, które będą odczuwały skutki koronawirusa przez cały ten okres referencyjny od marca do sierpnia. No niestety są i takie przedsiębiorstwa, które te skutki koronawirusa będą odczuwały niestety troszeczkę dłużej nawet. Czyli rozumiem, że nie ma ograniczeń, jeżeli na przykład z jakichś powodów przedsiębiorstwo musiało zamknąć fabrykę lub zamknąć w ogóle działalność i niekoniecznie miało w związku z tym decyzję administracyjną, tylko wynikało to z ogólnej sytuacji, to rozumiem, to taka sytuacja by się kwalifikowała, nawet jeżeli będzie tak krótko. Proszę pamiętać o tym, że przedsiębiorstwo każdorazowo musi pokazać i udowodnić, że szkoda, którą poniosło, ma związek z koronawirusem. No tak, no, rozumiem, że jeżeli zostały połamane łańcuchy dostaw, nie były możliwe dostawy, nie były możliwe, nie wiem, z jakichś powodów na przykład nie było możliwe wykorzystywanie zasobów pracy, na przykład chodzi o pracę z zewnątrz, to dotyczy bardzo często tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pracowników zagranicznych, sezonowych, a na przykład oni nie mieli możliwości dojechania lub wręcz wyjechali ze względu na zamykanie granic, tak? Tak, to prawda. Przy czym każdorazowo to będzie musiało oczywiście zostać odpowiednio udokumentowane. I proszę spojrzeć, to między innymi jest jeden z powodów, dla których Komisja Europejska wprowadziła taki wymóg przy EBITDzie, czyli w okresie referencyjnym albo w odniesienie się do inkrementalnej EBITDy, czyli inkrementalnych strat, albo właśnie jeżeli spółka miała pozytywną EBITDę, ale jest to pozytywna EBITDA, jednakże niższa niż ta, którą spółka byłaby w stanie osiągnąć bez wpływu koronawirusa, to mimo wszystko taka spółka nie jest uprawniona do tego, żeby uczestniczyć w programie, jeżeli właśnie ma pozytywną, chociaż niższą EBITDę. A drugie to oczywiście założeniem programu jest to, że program pokrywa faktyczne straty spowodowane koronawirusem, więc mówiąc na liczbach i używając może tego jako przykładu, jeżeli w zeszłym roku spółka generowała powiedzmy ujemną EBITDę w wysokości minus 10, teraz ma ujemną EBITDę w wysokości minus 12, to ta szkoda związana z koronawirusem to nie jest szkoda w wysokości ujemnych 12, tylko tych inkrementalnych, czyli 2. Dlatego, że oczywiście intencją programu nie jest pokrywanie wszelkich strat na wyniku operacyjnym,
powiększone małe amortyzacje, tylko intencją programu jest faktycznie w przypadku pożyczek preferencyjnych, bo tutaj mamy gro rozmowy, faktycznie jest pokrywanie szkód związanych z koronawirusem. Tak jest i w związku z tym też nie można odliczać niejako tej pomocy, którą przedsiębiorstwo otrzymało w inny sposób, prawda? Czyli tak naprawdę przy wszelkich wyliczeniach musimy ją uwzględnić, tak? Dokładnie tak. Celem jest oczywiście to, ta tak zwana europejska zasada kumulacji pomocy publicznej, czyli jedna kategoria kosztów nie może być pokrywana z dwóch różnych źródeł pomocy publicznej. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś dostał dofinansowanie do kosztów pracowniczych, to ci sami pracownicy nie mogą być pokrywani jeszcze, czy koszty ich nie mogą być pokrywani z drugiego źródła, w tym przypadku programu tarczy finansowej PFR dla dużych firm. Szanowni Państwo, ja widzę, że pozostała nam minuta do godziny 15. Czy Panie Piotrze, czy możemy jeszcze, bo zupełnie nie dotknęliśmy, czy umawialiśmy się, prawdę mówiąc, na zakończenie na 15 po, ale to mam jeszcze dwa pytania, jeśli by Pan tak łaskaw jeszcze odpowiedzieć. Bo duże wątpliwości budzi cena konwersji w instrumentach zamiennych. Z jakiego okresu ta cena konwersji jest brana? Co jest ceną bazową? Dobrze, to o konwersji instrumentów zamiennych mówimy w przypadku instrumentów kapitałowych. Tak jest. Zarówno w reżimie pomocy publicznej, jak i w tych rynkowych. I jeżeli chodzi o cenę konwersji, to mówimy tutaj o wycenie przygotowanej przez rzeczoznawców tuż przed konwersją. Czyli proszę zwrócić uwagę, że konwersja jest możliwa w dwóch przypadkach, czyli raz, jeżeli nie będzie możliwa spłata oryginalnie zaciągniętego finansowania dłużnego PFR-u, a dwa, jeżeli ze względu na otoczenie makro nie będzie możliwe rzetelne i wiarygodne podejście do prognoz, no analogicznie jak w dzisiejszej sytuacji. I w takim momencie, czyli powiedzmy za te 3 czy 4 lata, a może nawet 6 lat, bo proszę pamiętać, że instrumenty zamienne mają tenor do 7 lat, wtedy jeżeli ten instrument nie zostanie spłacony, to możemy jako PFR podjąć decyzję o konwersji. Oczywiście to każdorazowo znowu będzie analizowane na zasadzie case by case, czy lepiej z punktu widzenia PFR-u będzie pozostać na pozycji dłużnej, czy na kapitale własnym. Ale zakładamy, że za te powiedzmy 5 czy 6 lat, jak dojdzie do konwersji, wtedy powołujemy rzeczoznawcę, rzeczoznawca wycenia nam spółkę. Jeżeli chodzi o instrument zamienny, to jego wartość będzie znana, no bo jest to nominał plus zapadłe odsetki. I po wycenie rzeczoznawcy, a w zasadzie z dyskontem do niej wynikających z tak zwanych antyczasowych Unii Europejskiej, konwertujemy się na kapitał spółki. Ja rozumiem, że w przypadku spółek publicznych to jest cena rynkowa. W przypadku spółek publicznych, o ile dobrze pamiętam, jest to nawet średnia z bodajże 15 dni poprzedzających moment konwersji. No, przy tym instrumencie pomocowym, a tym instrumencie, który jest instrumentem quasi rynkowym, bo tam jest inna struktura liczenia. Jasne, to przy instrumentach rynkowych to proszę pamiętać, że to każdorazowo, ponieważ instrumenty rynkowe są w zupełnie innym reżimie niż te związane z pomocą publiczną, każdorazowo warunki takiej inwestycji, ich mechanika są przedmiotem negocjacji indywidualnego porozumienia
z przedsiębiorcą. Ale co do zasady, jak rozumiem, podstawa do ceny konwersji jest zaraz przed sprzedaniem. Znaczy tam jest 30 dni na przykład w tym instrumencie dłużnym. Tak, w tym instrumencie rynkowym oczywiście możemy się też porozumieć zupełnie inaczej, czyli jeżeli, bo mówimy tutaj teraz o tym instrumencie na zasadach rynkowych. Jeżeli przedsiębiorca uważa, że albo może my też uważamy i jesteśmy w stanie się porozumieć, że lepsza byłaby na przykład wycena z jakiejś daty, to oczywiście też możemy zrobić tę konwersję po wycenie na określoną datę. Przy czym proszę pamiętać, że to każdorazowo i tak będzie indywidualnie negocjowane z danym przedsiębiorcą. Znaczy, najważniejsze przesłanie jest takie, że w instrumencie rynkowym jest dużo większa elastyczność i dużo większe możliwości tworzenia tego instrumentu pod wymiary konkretnych. Jak sama nazwa wskazuje, instrument rynkowy jest instrumentem rynkowym i tutaj jest. Ale jest zawarty wśród instrumentów dostępnych w tarczy finansowej dla dużych firm, dlatego o to pytamy. To prawda. Dobrze, proszę Państwa, jak rozumiem, Panie Piotrze, czas goni, dawał Pan jednoznaczne sygnały, że już potrzeba kończyć, więc nie chciałbym też, żeby było takie wrażenie, że przetrzymujemy na siłę. Mamy jeszcze wiele pytań, około 10 dodatkowych pytań, które niestety nie zdołałem zadać, ale przekażemy je PFR-owi. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz zrobić taką sesję pytań z Panem, z Pana kolegami, tak żeby po prostu wszystkie kwestie, które są podnoszone, były jeszcze raz wyjaśniane i żeby nasi członkowie pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej i inne firmy z nami stowarzyszone miały dostęp do pełnej informacji. Więc mam nadzieję, że taka możliwość będzie jeszcze. Świetnie. To ja dziękuję bardzo Państwu bardzo serdecznie. Już oddam głos swoim kolegom, a Państwa zapraszam równolegle na webinar poświęcony tylko i wyłącznie pytaniom i odpowiedziom przedsiębiorców, który... O 15:30. Możliwość zapisania jest na stronie PFR. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Panie Piotrze. Pan Piotr Bogus, dyrektor inwestycyjny Polskiego Funduszu Rozwoju. Ja, Panie Piotrze, możemy na tym chyba zakończyć. Tak, te pozostałe pytania, które jeszcze zostały zadane, no nie wiem, czy jest jeszcze szansa, żebyśmy postarali się odpowiedzieć, czy... Prosimy o przekazanie ich, tak jak powiedziałem, my je wszystkie zaadresujemy, znaczy systemowo podchodzimy w ten sposób, że wszystkie nowe pytania, które się pojawiają, które nie są ujęte w Q&A, czyli w tych pytaniach i odpowiedziach, tak popularnie nazywanych. My przygotowujemy odpowiedzi, te odpowiedzi są później będą umieszczane na stronie internetowej PFR-u w najczęściej zadawanych pytaniach, w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami. Także zadbamy o to, żeby one nie uciekły i zapraszam na tą sesję dosłownie już za 30-20 minut. Tak? Także musimy... Bardzo, bardzo dziękuję Panie Włodzimierzu. No mam nadzieję, że ponieważ te pytania będą nieustannie się pojawiały, ponieważ będzie bardzo dużo pytań, na które Państwo dzisiaj mieli odpowiedzieć, to bardzo polecamy jeszcze się gdzieś za dwa, może do trzech tygodni o to, żebyśmy powtórzyli bardziej z taką sesją Q&A-ową też dla naszych członków. Bardzo serdecznie dziękuję za czas, bardzo dziękuję za syntetyczną informację, za odpowiedzi na pytania. Dziękuję pan Włodzimierz Chrymniak i pani Magda Gajownik oraz pan Piotr Bogus z Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszamy na dalszą część webinar PFR-u. Trzeba się osobno zarejestrować na stronach PFR-u. I na dzisiaj to tyle. Piotr Kamiński, wiceprezydent pracodawców RP. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w pisaniu wniosków. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Piotrze. Dziękuję.